Krośnie Odrzańskim pod auspicjami Polskiej Organizacji Jiu-Jitsu z siedzibą w Jaworznie rozegrano zawody sportowe jiu-jitsu, w których udział wzięło blisko 100 zawodników z 17 ośrodków sztuk walki. Gospodarzem imprezy był klub sportowy Satori z Krośna Odrzańskiego, którego liderem jest mistrz Mirosław Glas, specjalizujący się w samoobronie jiu-jitsu. Ta prestiżowa impreza przebiegła bez zakłóceń z zachowaniem zasad fair play. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Tomasz Dańko z Przemyśla, a zawodniczką Anna Sikora ze Szczytna. Wśród zawodników klubu sportowego jiu-jitsu Satori Krosnoodrzańskie nagrodzeni zostali Anna Szopna i Paweł Glas, mistrzowie Polski w samoobronie sportowej, Anna Wróbel i Konrad Babul, wicemistrzowie Polski w samoobronie sportowej. Konrad Babul, drugie miejsce w mocowaniu 90 kg. Antoni Plichta, pierwsze miejsce w walce sportowej do lat 13. Marcin Jezierski, drugie miejsce w walce sportowej do lat 15. Tomasz Żukowski, trzecie miejsce w walce sportowej do lat 18. Równolegle rozegrano 17. ogólnopolski turniej dzieci, młodzików i juniorów sportowego jiu-jitsu. W walce sportowej jiu-jitsu w wadze ciężkiej chłopców 12-13 lat zwyciężył Antoni Plichta. Po serwisie zapraszamy do obejrzenia materiału nagranego przez kamerę krośnieńskich wydarzeń z 11. Mistrzostw Polski sportowego jiu-jitsu.